I jako się rzekło, mamy naszych gości w studiu. Powiedział Barczok. Dobry wieczór. Dobry wieczór, będzie pochwalony. Mamy w studiu Masztalskiego, Kazika, jego syna ukochanego i jedynego następcę, i Tomasza Olafa Kołodziejczyka, który wiernie już po raz kolejny robi nam za speakera prezentera. Raz jeszcze witam i od razu przechodzimy do rzeczy. Panie Masztalski, do pana pytanie. Ile pan ma lat? No, to takie pytanie troszeczkę bym powiedział, no, niedyskretne, bo to ja już tak, no, stary nie jestem. Jeszcze bym powiedział, że jestem młody. Bo paninki tu wasze, jakbym to, którą złapał, to wie pan, różnie by to mogło być jeszcze. Masztalskiemu coś stanęło. Co panu stanęło, panie Masztalski? Ja nie wiem, chyba zyła. Zazwyczaj za żyłę łapała żona. Gdzie ona dzisiaj jest? No co przecie, no jak Jozym tu przyjechał, no to już ona musiała na tej gospodarce zostać i tam tego inwenta zapilnować, bo to przecie, wie pan, to nie można się tak pozostawić Bogu jak gwiazdom to wszystko, bo to przecie żywe stworzenie jest i ono i potrzebuje i zjeść, i spać, i wszystko, i to trzeba koło tego chodzić. To nie tak, że to się wydaje komuś, że to tak prosto jest, że to rolnicy to ino pieniądze robią, a to przecież trzeba chodzić koło tego. No i ona musiała dzisiaj zostać. No, nie mogła tu przyjechać, ale Jozym przyjechał z Kazikiem, bo wie pan, to on właśnie. Masztalski wskazał na Kazika, swego syna i następcę. No bo wie pan, panie redaktorze, tam u nas w naszych stronach to gadają, że w tej Łodzi to no niebezpiecznie jest, tak wychodzi. Ja bym Kazika wziął, bo to chłopisko rosłe jest, takie cholera, oni bizon popchnie, jak nie chcą odpalić i wszystko, i kunia weźmie na plecy. Kazik, syn jego i następca, napił mu skóły. Bo to on, panie redaktorze, to jest silny parowek, on takie żelastwo dźwigo. Nie wiem, czy pan widział, kiedy się pociąg wykoleił tam koło nas, koło wsi, to skubaniec na tym, na plecach przydźwigał na gospodarkę i teraz to do góry macho tym i macho. Ja jestem od niego silniejszy. I ja bym tam żadnej łośki od wagonu nie dźwigał. I no punia się czasami tam przeniesło, jak był rów, albo woda rozmyła. A on... To zelastwo, ja nie mogę tego zelastwa, bo ja nie wiem, co to jest, cholera. Masztalski był wyraźnie zdziwiony. Panie Masztalski, do tej pory nie zdradził się pan, gdzie pan mieszka. Jaka to wieś, bo padają nazwy M, K, Eł. Pojechał pan na dancing do wsi Eł. A nie pada nigdy nazwa wsi, z której pan wyjeżdża. Ja nie wiem, to znaczy tak, ja pytanie rozumiem. To nie ma w ogóle o czym gadać, bo ja rozumiem pytanie. Tylko ja nie rozumiem jednej rzeczy. Gdzie by człowiek cholera nie pojechał do miasta jakiego większego, co jak widzą, że ze wsi jest, to jak ją mówię, że w naszej wsi dancingi są, to żaden nie chce uwierzyć. A przecież są. Przecież Jozym sam budował, Kazik też był. Wpierdolił się Kazik. Tak. I tego. To ja z nim przecież tam, żeby na tym dancingu jaką muzyka była, to przecież z nim najlepszą kapelę z całego województwa. Nawet z nim ściągnął braci Bzdziuchów. Tak, ojciec prowadził orkiestrę strażacką. Nie strażacką, tylko to były bracia Bzdziuchy. To jest niepamiętno z tych głupce? No. Masztalski był jakby zaniepokojony głupotą swego syna. No, tak. To ile ja z nim, panie redaktorze, musiał z nimi wypić bimberku, to się w głowie wam tu wszystkim na tym tutaj waszym mieszkaniu nie mieści w ogóle. Masztalski przewrócił oczyma. No właśnie, panie Masztalski, zostańmy przy tym bimberku. W drugim odcinku swoich przygód wysłał pan Kazika po samogonik. Jaką recepturę pan w takim razie preferuje? Wie pan, to teraz, kiedyś to na wsi to było lepiej, teraz to gorzej jest. Teraz to jeden człowiek, kto by drugiego cholera jak ten snur od kombajna zwinął. Masztalski zaczął płakać. Tak. Ja tylko bym chciał powiedzieć tak, że ten mój Kazik, to ta cholera mi się w ogóle nie udała. On by tylko chlął. A żeby coś zrobić, żeby coś pomóc temu ojcu, co o wszystkim musi myśleć,
to on ze ani za gros sprytu nie ma. Ta cholera zawsze, co pójdzie do stodoły, to tą bańką tak strzepotę, tak strzepotę. Mówię kiedyś, bo przecież ja mam taką recepturę, że to i by cholera i wysadził w powietrze, jakie tam, ja wiem, no budynek taki duży jak ten wastu, to by wysadził w powietrze. To ta cholera, mówię, nie trzepotaj mi tą bańką, nie trzepotaj mi, bo rozpieprzysz mi wszystko, całą gospodarkę i pójdę na dziady. To ta cholera idzie, gwizdze i tą bańką cepoce i cepoce, a za tym bimberek wylot się chce, cholera. To... Kazik z radości pokazał 3 ostatnie zęby. Panie Masztalski, chyba jest tu jakaś nieścisłość. 2 odcinki temu chwalił się pan, że jest to jedyny udany owoc pana małżeństwa. Mm-hmm. Więc rozumiem, że nie żona, nie dobytek, nie gospodarka, ale właśnie syn. Ja wiem. Bo wie pan, z nim to jest tak, on jest rzeczywiście udany, bo ja by tak na niego popatrz, on tak, no, bo on i do kina pójdzie i łopowie. Teraz był na filmie tym... Działa nawalone. Działa nawalone, tak. To opowiadał tam, wie pan, o tych działach, o tym wszystkim. Człowiek to nie widzi, wie pan, bo to i czasu nie ma i tego, no i ja nawet na telewizor też nie popatrzę, bo wie pan, no te... Mnie to tam nie bawi tak telewizor, ja tam wolę z żoną trochę tak bardziej tego, no. A on to tam zawsze, no on taki trochę i łocytany i tam w szkole byłem kiedyś na wywiadówce, no to tam te uczy się chyba, jak to ona powiedziała, już nie pamiętam, mo może tak, z tych różnych rzeczy, co się mu uczyć, to mo chyba z 10 sztuk, to mo chyba z 8 dwójek. To powiedziała, że panie Masztalski, niech się pan nie martwi, to on jest dobry jeszcze. Tak, to on jest jeszcze dobry. Tak, no, bo tam lepsze są. Dziękujemy, Kaziu. Gratulujemy. Kazikowi oczy wyszły na wierzch. Ja to do radia. Do radia, ty cholero, ja ci idę do radia. Gdyby się tylko slają i slają. Masztalski chciał Kazikowi wyrwać żyłę. Nie, ja tam zdenerwowany nie jestem, wy jesteś ta... Gościnne chłopoki. Masztalski uśmiechnął się od ucha do ucha. Tak. Nie odpowiedział na pan w końcu, ile pan ma lat? No nie odpowiedziałem, bo już bym gadał, że to bym, no co bym, tutaj ja... Ale lekarz położnik, który tydzień temu odwiedził pana, zobaczył w drzwiach bardzo starego człowieka. I dlatego był taki zdziwiony. Skąd w takim razie ten popęd płciowy u pana? A co to znaczy, że co to? Stary, Kazik, jak to jest, bo ty już jesteś w tych książkach biegły, to żeś gadał w zeszłym tygodniu mi w sobotę, że co to, jak chłop ma ile, 80 lat, tak, to jest może, czy jak to? No, to widzi pan, on czytał gdzieś tam w jakiejś książce, że chłop jak ma 80, a to przecież ja jestem jeszcze, o, daleko do 80, daleko jest. W zastępstwie żony, Kazik, syn Masztalskiego i następca, złapał go za żyłę. No, nie ruszaj tylko krawata. Jak złe łapie, to złe cholero, a nie krawat. Mi tutaj po prostu przez się kobiety patrzą. Trzeba wam bowiem wiedzieć, że Masztalski dzisiaj do radia przyszedł ubrany w krawat, w robocze spodnie. I w żyłę. I w żyłę. No jak z mogli na cyp przejść przecież do radia, to trzeba się ubrać jakoś, nie? No. On też się przecież ubrał. Panie Masztalski... Zaro. A dlaczego pan nie opisał mojego chłopaka, jak jest ubrany? Jak pan opisze, jak on jest ubrany? Już opisuję. Tak, no. Kazik dzisiaj przyszedł w shortach i w gumiakach. No. To najlepsze mu dałem, pozwoliłem włożyć co mo. Najlepsze. Niestety, Kazik miał rozpięty rozporek w gumiakach. Czy jest pan zadowolony z tego, że stał się pan ni z tego, ni z owego nagle bohaterem opowieści emitowanych wśród 5, a być może więcej, tysięcy studentów na tym osiedlu? Ja wie pan, ja pewnie, że jestem zadowolony, bo to tutaj się będzie tym pochwalić, jak będzie zebranie u nas w gminie, to i przecież tam się i powidzę, że tu i studenty w Łodzi to i słuchają tutaj moich opowieści. No. Może od razu zaznaczmy, te opowieści są autentyczne, prawdziwe. Oczywiście. Znaczy pan nam udostępnił swoje przeżycia po to, żebyśmy mogli o tym opowiedzieć. Oczywiście, a tylko są prawdziwe, tu żadnego fałsu nie ma. Masztalski no. Złapał się za serce. Ty to w ogóle, cholero, to za dużo mnie śledzisz. Ale to już tak nie na antenie, może pan tam wyłączy. Kazik złapał za siekierę. No, tak. Został tam siekierę? Został.
Dziękuję panu bardzo, panie Masztorski, za wizytę w naszym studiu. No ja też. Zapraszam na zakończenie całego serialu, albowiem już teraz jestem winien wszystkim słuchaczom informację, że serial o przygodach Ignacego Masztorskiego, przepraszam, że tak po imieniu, panie Ignacy, kończy się już nam za 2 tygodnie, a więc jeszcze 2 odcinki i zmieniamy konwencję. Rzecz jasna, Kiksik nie przestaje nadawać. Barczuk wyglądał na smutnego. No to jak to teraz? Będzie już... To jest, my tu już nie będziemy nagrywać głos? Masztalski złapał za siekierę. Nie, panie Masztalski, to może inaczej ustalimy. To ja odstawię siekierę, dobra? Masztalski odstawił siekierę. Przepraszam, co jeszcze mogę zapolić? Proszę bardzo. No. Masztalski się sztachnął. Pozwoli pan zatem, że skorzystamy też trochę z naszych własnych pomysłów i będziemy zapraszać pana tylko i wyłącznie w roli odtwórcy tego, co włożymy panu w usta. Myślę, że jeżeli zostaniemy w takiej konwencji, to będzie to wyjście i interesujące, i rokujące przyszłość naszemu teatrzykowi. Słysząc słowo interesujące, Masztalski pomyślał o kobitkach. Raz jeszcze dziękuję za wizytę. No, dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Tym razem już nie w swojej roli.